Przenoszone jest w tej chwili do gabinetu dyrektora, ale ja nie brałam udziału w tamtym, więc powiem szczerze, że to jest inny nieco przebieg. I tu mogę powiedzieć, że tutaj musiały te testy wrócić już w zaklejonych kopertach do mnie, do sekretariatu. Ja je też obejrzałam komisyjnie razem z dziećmi i one do jeszcze jednej koperty zostały włożone, bo to pani zabiera z OKE. A jak to wygląda, te pierwsze procedury, no ja nie byłam w komisji, to się wszystko zmieniło i ja naprawdę nie mogę powiedzieć, jak to wygląda tam. Z tego, co wiem, to tylko pani dyrektor. Dlatego, że no, jak było to zebranie z rodzicami, o czym wszyscy już pewnie wiedzą, bo tutaj już mieliśmy inną telewizję, to pani dyrektor po prostu to no, powiedziała. No, przyznała się po prostu, przeprosiła. Kadrę też, nas też przeprosiła. My się dowiedzieli razem z rodzicami. Także no, zaskoczenie po prostu jest ogólne. No, mówię, teraz jest to wszystko wyjaśniane już poza szkołą, a my pracujemy dalej. Przepraszam państwa bardzo, że trzymaliśmy was na zewnątrz, ale takie dostaliśmy instrukcje, że na czas egzaminu nie może być zakłócony ten egzamin i nie mogę państwa po prostu puścić. Także naprawdę przepraszam. Wszystko było zgodnie z planem, z procedurami. Nikt nie zakłócił, wszyscy uczniowie się stawili. Nawet w dobrych humorach, no twierdzili, że jest łatwo, zobaczymy jak to wyjdzie. Pani zabrała arkusze, także nic, nawet nie wiem co było, powiem szczerze, bo też nie zakłócałam przebiegu. Wszystko się odbyło zgodnie z planem.